Żaden Chińczyk nie przyjeżdża do Kalifornii, aby w niej osiąść stale. Ale tylko dlatego, aby zarobić kilkaset dolarów i wrócić na starość do ojczyzny. Prócz przywiązania do kraju i powodów religijnych, skłania ich do powrotu różnica znaczenia pieniędzy w Kalifornii i w Chinach. W państwie niebieskim, gdzie pieniądz jest drogi. Kilkaset dolarów stanowi już fortunę, pozwalającą posiadaczowi jej odpoczywać. Ja być tu nic, nic, mówił do mnie jeden z chińczyków. A w czajnie trzysta dolarów, ja wielki, o, wielki gentleman, big big gentleman. Mnóstwo także chińczyków pracuje u białych farmerów, szczególnie i w sadach. W Kalifornii, począwszy od San Francisco aż do San Diego na południe, Uprawa zbóż nie odgrywa wielkiej roli. Klimat bowiem jest dla żyta, pszenicy i innych naszych zbóż z wyjątkiem jęczmienia za ciepły. Główną więc gałąź rolnictwa stanowi uprawa wina i pomarańcz na południu, a drzew owocowych i chmielu wyżej. Koło San Francisco i w hrabstwie Alameda, wzdłuż linii kolei żelaznej, Ciągną się całe ogrody jabłoni, grusz, drzew brzoskwiniowych, migdałów. Miejscami pola na przestrzeni kilkunastu i kilkudziesięciu akrów pokryte są krzakami porzeczek. W bliskości Sacramento ciągną się ogromne chmielniki. Otóż pracą koło tych pól i ogrodów zajęci są prawie wyłącznie najemni Chińczycy. Co więcej... Farmerowie twierdzą, że tego rodzaju na przykład zajęcie jak obieranie porzeczek lub chmielu wymagające drobiazgowej skrzętności nie może być tak dobrze spełniane przez białych. A prócz tego, ponieważ praca białych dwa razy jest droższą, przy innych robotnikach jak Chińczycy nie opłaciłoby się wcale. Z powodu silnie rozwiniętej agitacji antychińskiej próbowano już zastąpić Chińczyków dziećmi, ale pominąwszy już to, że dzieci obiadając się owocami przy zbiorze zapadały na diarie, praca ich okazała się tak niedokładną, tyle owoców pozostawało na krzakach, że przynosiła raczej stratę niż zysk właścicielom. Przy uprawie jednak zbóż na północy Kalifornii Chińczycy nie wytrzymują współzawodnictwa z białymi. Do orania, bronowania i żniwa. Biały robotnik jako dwa razy silniejszy, daleko jest pożądańszy, robi bowiem prędzej i potężniej. Tam jednak, gdzie białych nie ma, używają Chińczyków i do tych zajęć. Na południu Kalifornii, gdzie kwitnie uprawa wina, mniej także używają Chińczyków, albowiem łatwo jest o robotników meksykańskich i indiańskich, tak silnych jak i Janki, a pracujących równie tanio jak Chińczycy. Manaheim i w okolicach Los Angeles oborywaniem winogradu trudnią się Meksykanie, zbieraniem zaś i wytłaczaniem prawie wyłącznie półcywilizowani Indianie, którzy przynoszą jeszcze i tę korzyść pracodawcom, że prawie zawsze przepijają u nich całkowity zarobek. Ale uprawa ogrodowizn i warzyw zostaje tak tu, jak i wszędzie, w ręku Chińczyków również jak i wszystkie zajęcia służbowe spełniane w Europie przez kobiety. Między skłoterami osiadłymi na ziemiach rządowych, w Costraini, Santa Ana, San Bernardino, Santa Lucia, nie spotykałem prawie nigdy Chińczyków, Życie na pustyni wśród lasów wymaga potężnej pracy fizycznej, do której Chińczyk nie jest zdatny. Nie ma żadnego prawa, które by zabraniało brać im klemy rolnicze, osiadać na nich i po pewnym czasie dochodzić do własności. Ale Chińczycy nie czynią tego nigdy. Życie na pustyni może zapewnić spokojny byt do śmierci, nie zapewnia jednak gotowych, pieniężnych dochodów. O które Chińczykom pragnącym na starość wrócić do państwa niebieskiego głównie chodzi. Drugim zajęciem ludności chińskiej, wiejskiej, jest przemywanie złota. Jednakże zajęciem tym trudni się daleko mniejsza liczba Chińczyków niż rolnictwem. Ci zaś, którzy się nim trudzą, prowadzą życie biedne i wypadkowo tylko chyba dochodzą do majątków. Najznakomitsze kopalnie złota. Są już od dawna w rękach rozmaitych, bogatych stowarzyszeń. Nie tak więc łatwo teraz, jak dawniej, o klemy górnicze. Dawniej, gdy odkryto w jakiej okolicy złoto, każdy, kto przychodził je kopać, zajmował klem, czyli pewną przestrzeń gruntu, na której sam jeden miał prawo czynić poszukiwania. Prawo zabraniające Chińczykom brać klemów górniczych nie istniało napisane, ale istniało jako prawo zwyczajowe. Po prostu. Górnicy biali nie znosili sąsiedztwa Chińczyków na klemach, a gdy ci ostatni zajęli je pierwej, wypędzano ich z pomocą rewolwerów. Dziś, gdy wszystko przeszło w ręce stowarzyszeń, gdy kopalnie są tylko wielkimi przedsiębiorstwami akcyjnymi, gdy wreszcie nie pokazują się coraz nowe pokłady leżące na ziemiach jeszcze niezajętych rządowych, nawet biali nie mogą znaleźć klemów, a cóż dopiero Chińczycy? Chińczycy siadają więc na starych, opuszczonych od dawna, bądź to przez samotnych górników, bądź przez kompanie. Oczywiście zarobki ich muszą być bardzo nieznaczne, tym bardziej że i środki używane przez nich do przemywania ziemi są bardzo proste, nie mogące wytrzymać porównania ze środkami używanymi przez bogate i potężne towarzystwa.